Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Wisła w Moskwie. Jesteście długo, dobry. Tak, jesteśmy bardzo długo, dokładnie. Jutro prowadzi pan masterclass. Więc narzuca mi się takie pytanie o wpływ rosyjskiego kina na pana twórczość. Takie pytanie. A takie na rozruch. To mnie pan zaskoczył. No chyba będę bardzo długo. Właśnie o to mi chodziło. Długo myślał. To nie o tym się mówił, tylko myślał. O Jezu, to jakiś temat rzeka mnie pan tutaj wpuszcza, totalny. No jest wielu tutaj moich po części kolegów rosyjskich filmowców, po części znanych z widzenia, kolegów takich jak Siergiej Dwarcewoj i on i jego filmy słynne, znane, czyli Szczęście, czyli Dzień Chleba. No i ten pustynny jeszcze film, znaczy nie pustynny, tylko tylko stepowy o cyrku też piękny film. No są tacy reżyserzy jak Kosakowski, oczywiście tam poczynając od Białowych, a kończąc na Antypodach. Myślę, że jest wiele różnic między polskim dokumentem a rosyjskim czy radzieckim, ale też jest wiele rzeczy, które nas łączy jakoś. Tak mi się wydaje, że my i Rosjanie dosyć podobnie patrzymy na dokument. Znaczy, że najpierw jest człowiek, a potem z tego człowieka robi się film. I to też zauważam właśnie u Siergieja Dwarcewoja, takie bardzo uważne, nawet czasem 10-minutowe przypatrzenie się jakiejś jednej rzeczy, taka cierpliwość, czy jednemu człowiekowi właśnie. I to jest mi bardzo bliskie, ja tak lubię właśnie się z kamerą nie biegać za wydarzeniami świata, tylko gdzieś zatrzymać się w jednym miejscu i w tym miejscu znaleźć sobie taki swój własny świat, który się gdzieś metaforyzuje, uniwersalizuje się i wtedy jest szansa, że ten film jest o czymś więcej niż to, co widać w pierwszym momencie. No ja myślę, że u nas jest tak, że mamy tę swoją polską szkołę dokumentalistyki bardzo słynną i taką szkołę, która wykształciła mnóstwo fantastycznych reżyserów, którzy potem też niektórzy poszli do fabuły. I to jest taki polski, gdzieś specyficzny sposób opowiadania, znaczy, żeby w krótkiej formie, czasem 10 minut, a góra 15, wyrazić coś więcej. To jest bardzo trudna forma, no bo to jest taka partytura, takie miniatury, gdzie właściwie każdy dźwięk, każde ujęcie, każdy kadr ma znaczenie. Wydaje mi się, że dzisiaj, oczywiście takich filmów krótkich już się nie robi, bo nie ma gdzie ich pokazać, głównie telewizja pokazuje nasze filmy, co one muszą mieć na co najmniej pół godziny, najlepiej godzinne, czasami też półtorej. Ale gdzieś tam mi się wydaje, że to myślenie zostało, no dzięki różnym ludziom, takim jak mój ojciec na przykład i dzięki Szkole Wajdy, która kształci kolejne, można już powiedzieć, pokolenia reżyserów, dokumentalistów właśnie w tym duchu, znaczy w duchu takiej precyzji spojrzenia, precyzji konstrukcji całości filmu, precyzji konstruowania pewnej myśli czy emocji w filmie. I wydaje mi się, że to jest bardzo specyfika polskiego filmu, że on dzisiaj, no gdzieś żeśmy się wlali w ten krwiowyk Europy, więc już nie robimy filmów tylko o sobie w Polsce, ale jeździmy przecież po całym świecie i te filmy robimy, ale gdzieś mi się wydaje, że te polskie filmy można poznać po tym, po takiej precyzji myślenia, czy precyzji konstrukcji formy filmowej. Ostrość sprawdzamy? No jest u mnie, jest. Jest? Nic nie ruszyło, tak. Drogę. Tej budzie trochę. Tak zawsze robiliśmy. Wybieram sobie ze świata zewnętrznego to, co mnie najpierw interesuje, więc jednak najpierw jestem ja z jakimś swoim kłopotem, wątpliwością, czy jakimś zachwytem nad czymś, a potem dopiero jest ten kawałek świata, z którego ja to sobie jakoś próbuję wziąć, zarejestrować i oddać potem widzowi w postaci gotowego filmu. Tak mi się wydaje, że tak kombinuję, ale ciężko to gdzieś, wie pan, złapać jakiś system na to. No każdy film, wydaje mi się, przychodzi w troszkę inny sposób. No teraz mam w planie taki film o terapiach par małżeńskich na przykład. O, to też mi z życia przyszło. No. Nie, no staram się stawiać te kamery w takich miejscach, gdzie jest intymniej, gdzie czegoś mógłbym się o człowieku i o sobie tym samym więcej dowiedzieć.
A jak pan postrzega, bo my, dziennikarze, uczestniczymy w festiwalach i nam się wydaje, że kino dokumentalne jest dzisiaj bardzo popularne, że ludzie chcą to oglądać. Pan z perspektywy autora, czy też potwierdza to, że dokument, powiem kolokwialnie, przebija się i że naprawdę znajduje takie ważne miejsce w odbiorze przez widza, w zainteresowaniu w ogóle? Wie pan, ja myślę, że festiwale stwarzają taką trochę fałszywą perspektywę, bo rzeczywiście tam, jak jest dobra reklama, to są tłumy, nie? Ludzie przychodzą oglądać filmy i mówią, my chcemy dokumentalnego filmu. No, festiwal się kończy, no i potem właśnie nie ma miejsca, gdzie można by te filmy zobaczyć. Często mnie ludzie pytają, gdzie mogę zobaczyć pana film, na przykład Ojciec i Syn. No to ja mówię, no niestety nigdzie, ale od niedawna już mogę powiedzieć, że jest na platformie Ninateki na przykład, że można go sobie tam za darmo obejrzeć. Chyba za darmo. Więc jakaś jest przepaść między właśnie tą festiwalowym życiem filmu, a potem no, takim codziennym życiem. A życie codzienne polega na tym, że, no, że czekamy czasem bardzo długo na przykład na to, aż telewizja wyemituje nasz film. Miesiącami, czasami latami. Telewizja, która jest koproducentem. No, ja rozumiem, oni mają po prostu bardzo dużo różnych produkcji, a mało możliwości mają. Dwa razy w tygodniu może jakiś kawałeczek pasma dla dokumentu i to niestety dosyć późno wieczorem. Myślę tutaj o publicznej telewizji. No niezależnie od tego, jak Andrzej Fidyk się stara, żeby ten dokument dotarł do ludzi, no to ciągle wydaje mi się, że ten gatunek kina jest po prostu spychany na później, na później, na później, na jeszcze później. Wypierają nas jakieś komercje, jakieś tańce, jakieś seriale, jakieś rozrywka, nie? Tak naprawdę. No. Ja to rozumiem, chociaż się z tym nie zgadzam, bo uważam, że dla mnie przynajmniej ważniejsza jest taka poważna rozmowa z widzem niż zabawianie go. W ogóle uważam, że kino jest raczej, jest, czy dla mnie jest, czy też powinno być właśnie takim sposobem na poważną rozmowę z drugim człowiekiem, na tematy najbardziej istotne. Le printemps chantant, moi Dominique, le soleil, c'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Dominique.